Według ostatnich badań Iron Scale, tylko co piąty mail phishingowy trafia, jest wyłapywany przez skrzynkę filtr antyspamowy czy też program antywirusowy. Dzieje się tak dlatego, że te ataki są coraz bardziej celowane na konkretne instytucje. Już nie jest tak jak kiedyś, że były to maile spamowe rozsyłane do dziesiątek czy setek tysięcy respondentów, tylko teraz już hakerzy bezpośrednio celują w konkretną firmę, konkretną osobę czy też małą grupę tych osób po to, żeby się dostać do konkretnej instytucji i z niej wykraść dane poufne. Podstawą zasady phishingu jest to, żeby podszyć się pod jakąś osobę czy też instytucję zaufaną, tak żebyśmy my tej osobie przekazali informacje, których normalnie byśmy nie chcieli przekazać. Z reguły chodzi o poświadczenie tożsamości w systemach informatycznych, czyli na przykład przekazanie haseł, loginów i tak dalej. Wtedy ta osoba, korzystając z wykradzionego hasła bądź loginu, może się włamać do systemów i już tam wykraść wszystkie dane, których potrzebuje. Maile phishingowe bardzo często mogą do złudzenia przypominać maile, które dostajemy od naszych, czy to bliskich, czy szefa, przełożonych, bądź innych osób zaufanych. Osoba, która chce wykraść nasze dane, bardzo łatwo może sprawdzić na przykład przy pomocy portalu społecznościowego, kto jest naszym przełożonym, podrobić domenę, zmienić tylko jedną literkę i wysłać takiego maila z tym imieniem, nazwiskiem naszego przełożonego. Jednocześnie też kontaktując się z tą firmą, w której pracujemy, bardzo łatwo może poznać, jaką mamy stopkę, jak podpisujemy nasze maile i podrobić w zasadzie do złudzenia tą informację. Nigdy nie ma złotego środka dobrego na wszystko i tak samo nie możemy przed phishingiem obronić się tylko w ten sposób, że wymyślimy jeden rodzaj zabezpieczeń dobry na każdą okazję. Bardzo ważna jest tutaj edukacja użytkowników, ale nie tylko to. Ważne jest, że odpowiednie udzielanie dostępów tym użytkownikom, tak żeby jedna osoba nie miała dostępu do wszystkich danych. W ten sposób, jeżeli poświadczenie tożsamości jednej osoby zostanie wykradzione, możemy się zabezpieczyć przed utratą wszystkich danych. Tylko porcja danych wtedy zostanie skradziona. Hakerzy, wykradając nasze dane, mogą zrobić niemalże wszystko. Od podszycia się pod nas w banku i wykradzenia naszych pieniędzy do zdobycia wrażliwych danych firmy, jak na przykład baza klientów czy inne tego typu wrażliwe dane.